Nazywam się Dawid Lepkuchen, Piotr Białuska, chodzę do pierwszej liceum, trenuję w roczniku U17. Jestem z rocznika 2001, uczę się w klasie drugiej liceum i gram w roczniku U19. Tutaj znajduje się nasza szkoła, uczymy się tutaj, trenujemy też, jemy nasze posiłki. I pokażemy dzisiaj nasz dzień treningowy. Wchodząc do szkoły i widząc te zdjęcia, działają nas motywująco, ponieważ wiemy, po co tu przychodzimy i co chcemy robić w życiu. Razem z trenerami wpadliśmy na pomysł, by na korytarzach wywiesić nasze zdjęcia oraz Marcina Gortata. To najbardziej nas motywuje do działania. Ma on stały kontakt z trenerami i jeszcze się z nim nie widzieliśmy, ale mam nadzieję, że się to w najbliższym czasie zmieni. W tym momencie w szkole mamy około 90 uczniów. Myślę, że 3/4 z tych uczniów to są zawodnicy akademii. Mamy 3 klasy, powiedzmy stałych rzeczy, 2 klasy w liceum, jedną w gimnazjum i 2 klasy na poziomie szkoły podstawowej. Ja bym chciał troszeczkę przestrzec przed tym, żeby postrzegać tą szkołę tylko przez pryzmat treningów. My tutaj absolutnie nie tylko trenujemy, ale my wyposażamy zawodników we wszelakie umiejętności. Sport to jest współpraca, sport to jest komunikacja, to jest radzenie sobie w trudnych sytuacjach, to jest kreatywność i my tutaj praktycznie każdą minutę poświęcamy na to, żeby ci zawodnicy właśnie rozwijali się na wszelaki sposób. Oczywiście trening to jest ta wartość dodatnia. 3 razy w tygodniu mają dodatkową jednostkę motoryczną. Oprócz tego, co robią na boisku, tutaj powiedzmy, że izolujemy tylko przygotowanie motoryczne i tylko tym się tutaj zajmujemy. Dzięki temu nie tracimy już czasu, w cudzysłowie, nie tracimy na to czasu na boisku piłkarskim, gdzie w 100% skupiamy się tylko na zadaniach z piłką. W kontekście meczu, w kontekście gry. Ale mówię, nie traktowałbym tego tylko tak zero-jedynkowo, bo szkoła to jest głębszy temat i naprawdę czasami nawet prowokujemy pewne sytuacje, żeby chłopaków zmusić do współpracy, żeby stawić ich przed jakimś problemem życiowym, z którym oni muszą sobie poradzić, ponieważ oni kończąc tą szkołę będą piłkarzami albo nie będą piłkarzami. I no wiadomo, to są ciężkie jednostki. No. Wyobraźcie sobie, że jest w klasie 18 zawodników, którzy w głowie mają tylko piłkę i są ukierunkowani tylko na sport. Ich trzeba rozwijać w różnych kierunkach, ciągnąć ich, tworzyć im środowisko do rozwijania pasji i my chcemy też tutaj to robić. Jest takie przeświadczenie, że Robert Lewandowski jest najbardziej popularnym sportowcem pochodzącym z Polski i okej, no piłka nożna jest najważniejszym sportem u nas w kraju, więc dlatego Robert Lewandowski jest tą osobą najbardziej popularną, ale Marcin Gortat jest w najlepszej lidze na świecie. Od ponad 10 lat utrzymuje się w tej lidze i no to jest naprawdę wielki wyczyn, żeby tam trafić i żeby się przez tak wiele lat utrzymywać, więc ja bym postawił ich na równi. Może tak nie jest to odbierane, ale oni są na tym samym poziomie i trzeba to docenić, że taki człowiek tutaj tworzy takie miejsce dla zawodników i dla zawodników z wielu dyscyplin, bo mógłby się tylko zamknąć na koszykówkę, on otworzył się na wiele dyscyplin i to jest świetne. Kiedy tylko może, pojawia się tutaj w Łodzi, w tych swoich szkołach, ale nie tylko w Łodzi, bo ma też szkoły w całej Polsce, ale pojawia się i jest kontakt z tym człowiekiem, jest kontakt z Marcinem, przekazuje swoje doświadczenia, można z nim porozmawiać, jest naprawdę człowiekiem bardzo kontaktowym i czy to uczeń 8-letni, czy to uczeń 18-letni, złapie z nim kontakt i wspólny język. Bo nauka w tej szkole nie kosztuje nic. Wiadomo, są opłaty typu ubezpieczenie, jakieś materiały edukacyjne i to są opłaty, które są w każdej szkole, ale uczęszczanie do tej szkoły nie kosztuje rodzica nic. Nie ma czesnego, nie ma tutaj żadnych miesięcznych opłat. Jeżeli ktoś przyjeżdża poza Łodzi, też są tacy zawodnicy, to wiadomo, musi być zakwaterowany w Bursie, no i to jest tam koszt kilkuset złotych, tak, ale sama nauka nie kosztuje nic.
Tutaj jest nasza sala lekcyjna. Odbywamy tutaj wszystkie swoje lekcje. Rocznik 2001. No i przyszedłem tutaj, ponieważ miałem tak naprawdę lepszy dojazd niż z poprzedniej szkoły. Dzięki temu, że szkoła jest położona blisko akademii, nie muszę dojeżdżać, nie tracimy na to czasu. Więc to też na pewno przyczyniło się do tego, że brałem tą szkołę. Dzisiaj po treningu przygotowałem sobie ryż z kurczakiem. Jest to lekkie danie, które można łatwo i szybko przygotować sobie na przykład wieczorem. Na treningu robiliśmy dzisiaj moc oraz ćwiczenia na minibandach, które pomagają nam w szybkości na boisku. Jest to duży ubytek kaloryczny, dlatego teraz dostarczam makroskładniki posiłkiem. Po treningu przygotowałem sobie płatki ryżowe z truskawkami. Jest to bardzo łatwe w przygotowaniu i bardzo zdrowe. Tak wygląda nasz dzień w szkole Gorteta zawodników Akademii ŁKS. Zapraszamy na nasze mecze, a my już idziemy na trening.